Stelle steht in Malachi 3, Vers 17. Ich habe sie gerade mal hier aufgeschlagen. Was auch besonders auffällt, da ist auch von einem Buch die Rede. Da waren solche, die sich miteinander unterredeten, die den Herrn fürchteten. Jest tutaj mowa o szczególnego rodzaju księdze, do której zostali zapisani ci, którzy na temat Pana między sobą rozmawiali. Und dann heißt es weiter, und der Herr merkte auf und hörte, und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, die den Herrn fürchten. I dalej tutaj czytamy, to jest Malachiasza, 3 rozdział, 16 wiersz. Tak to mówili między sobą ci, którzy boją się Pana, a Pan uważał i słyszał to. I tak została spisana przed Nim księga pamiątkowa dla tych, którzy się boją Pana i czczą Jego imię. Das ist in der Tat eine geeignete alttestamentliche Parallele zu dem, was wir hier vor uns haben. Rzeczywiście to jest jak najbardziej bardzo pasujące starotestamentowe miejsce, wyjaśniające to, co mamy teraz w tym rozważanym przez nas tekście. Ich muss noch ein wenig verweilen bei diesen einigen wenigen Namen in Sardes. I chwilę chciałbym się zatrzymać nad tym wyrażeniem, że mam w Sardes zachowanych niewielką ilość osób czy imion. Es ist ja immer wichtig, vor welchem Hintergrund sowohl jene in Malachi als auch diese hier in Offenbarung 3 gesehen werden. Jest to bardzo ważne, z jakiego punktu widzenia oglądani są ci w tym zborze w Sardes, jak również i ci, którzy są opisani w księdze proroka Malachiasza. Es ist ein sehr dunkler Hintergrund in beiden Fällen. W obydwu przypadkach mamy bardzo ciemne tło. Bruder Darby hat an einer Stelle gesagt, Brat Darby na jednym miejscu napisał, dass wir in Sardes einen Zustand des Todes vorfinden, że w przypadku Sardes oglądamy stan śmierci, der noch schlimmer ist als die Zustände, die vorher geschildert werden. Który jest jeszcze gorszy niż wszystkie stany poprzednich zborach opisane w poprzednich listach do tych zborów. Das helle Licht der Reformation. I te jasne światło reformacji war so gut wie erloschen. Okazuje się, że prawie zostało stłumione i zagaszone. Viele derjenigen, die damals den wahren Glauben geschenkt bekommen hatten, bo wielu tych, którzy otrzymali w podarunku tą prawdziwą wiarę, standen noch vollkommen hinter dieser Wahrheit, des gerechtfertigt zu sein allein durch den Glauben. Oni całkowicie uchwycili się tej prawdy, że jedynie i tylko wyłącznie usprawiedliwienie i oczyszczenie może nastąpić przez wiarę. Aber die Masse ihrer Nachkommen, ale większość ich następców, hatte vielleicht rein äußerlich noch die Form der Gottseligkeit. Oni zachowywali tylko taką pustą formę zewnętrznej pobożności. Verleugnete aber ihre Kraft. Ale nic nie było widać z mocy Bożej w nich. Und das ganze System der Reformation war übergegangen in eine Vermischung mit den politischen Mächten, wie wir schon gehört haben. I cały ten postęp reformacji został zaprzepaszczony na skutek zmieszania się z władzą polityczną ówczesnych krajów. Ein wirklich erschreckender Zustand. Naprawdę przerażający stan. Und tut es da nicht unseren Herzen wohl, dass selbst da diese einigen wenigen Namen finden,
die ihre Kleider nicht besudelt hatten. Jakże bardzo cieszy serca nasze, że znajdujemy tutaj zapisane, że znalazły się tam wśród nich takie osoby, które nie skalały swoich szat. Es ist sicher nicht von ungefähr, dass hier nicht einfach steht, du hast einige wenige in Sardes. Z całą pewnością to nie przypadek, że tutaj jest napisane, że masz kilka osób, które nie skalały swoich szat. Sondern du hast einige wenige Namen in Sardes. W języku niemieckim jest nawet napisane, masz kilka imion w Sardes. Ein Hinweis darauf, dass der Herr Jesus jeden einzelnen von diesen mit Namen kannte. A to jest też wskazówką, że Pan Jezus każdego ze swojej własności zna według jego własnego imienia. Die Gesamtheit hatte den Namen des, dass sie lebten, aber tot waren. Ale ogół tych chrześcijan miało imię, ale ich stan był jakoby umarłych. Aber hier finden wir solche, auf die das Wort angewandt werden darf. Ale tu oglądamy takowych, co do których może być zastosowane następujące słowo. Der Herr kennt, die sein sind. Pan zna tych, którzy są Jego. Sie hoben sich von der Masse ab. Oni tutaj się oddzielili od tłumu. Von der Masse, von denen auch gesagt werden konnte, dass es Feinde des Kreuzes Christi waren. Od tego tłumu, o którym musiało być powiedziane, że stali się nieprzyjaciółmi Krzyża Chrystusowego. Solche, die auf das Irdische sannen. Byli to tacy, którzy byli usposobieni cieleśnie czy światowo. Diese wenigen sannen auf die Person des Herrn Jesus. Tylko ta niewielka ilość przyłączyła się do imienia Pana Jezusa. Sie gingen nicht mit der Welt. Oni nie poszli z tym światem. Sie gingen inmitten dieses Zustandes mit dem Herrn Jesus. Oni, znajdując się w pośród tego złego, ogólnego stanu chrześcijaństwa, poszli za Chrystusem. Und wir haben gesehen, wie der Herr Jesus das auf vierfache Weise belohnt. I żeśmy już to oglądali, jak Pan Jezus w cztery różne sposoby wynagradza. Zrobimy teraz przerwę 15 minut do godziny 16:10. Wir machen eine Pause bis 16:10.